Hej! Nagrywam dzisiaj w lesie, chociaż to o czym będę opowiadał z lasem ma mało wspólnego. Może druga część, w której pomówimy sobie troszeczkę o tym, co zaskoczyło mnie na ostatnim moim wyjściu w teren. Czyli o takiej troszeczkę z jednej strony turystyce fotograficznej, a z drugiej strony o czymś, co przydarza mi się bardzo często i myślę, że Wam również, jeżeli fotografujecie świadomie i poświęcacie na to sporo czasu. Mianowicie pomówimy sobie troszeczkę o tym... Co poświęcamy, żeby fotografować przyrodę, żeby być tutaj, kosztem czego odbywa się to, że my wracamy do domu ze zdjęciami? Zapraszam. Ale zacznijmy może od tego, co robiłem w ostatni weekend. Część z Was pewnie jest świadoma, że w Polsce mamy obecnie pelikana. Znaczy nie wiem, czy dzisiaj mamy, ale w zeszły weekend na pewno jeszcze był na tych stawach i my ze znajomymi stwierdziliśmy, że trzeba wsiąść w samochody i pojechać tam zrobić zdjęcia pelikanowi, których według Wikipedii do Polski na przestrzeni ostatnich lat, prawdopodobnie odkąd takie zapisy w ogóle się prowadzi, odkąd prowadzi się taką dokumentację ilości ptaków egzotycznych, które zaleciały do Polski. To takich pelikanów od tego czasu pojawiło się około 100 w Polsce. Ten osobnik, który znajduje się na Śląsku, to w zasadzie nie wiem, czy to jest Śląsk, czy, czy już Mało Polska. W każdym razie jest to pelikan celebryta, więc ja tutaj nie podam wam dokładnej lokalizacji, ale jeżeli będziecie chcieli go odnaleźć, to z pewnością wam się to uda, bo wszyscy o tym mówią, wszyscy wrzucają zdjęcia tego pelikana na grupy. Nie jest ciężko go znaleźć. Mowa tutaj o pelikanie różowym. Ten osobnik, którego ja Wam tutaj pokażę, mam dosłownie jeden film, ponieważ ja mam ostatnią manierę taką, że jak leżę i robię zdjęcie, to kompletnie mózg mi się odcina i przestaję myśleć o czymkolwiek innym niż o zrobieniu dobrego kadru. Tutaj o ten kadr było ciężko, zdjęcia mam wrażenie są dosyć udane, ale filmu nie nagrałem, oprócz tego jednego, więc będziecie widzieć na przebitce pływającego pelikana, a większość rzeczy, które Wam wrzucę związane z tego wypadu, to będą właśnie zdjęcia. Ten pelikan to prawdopodobnie osobnik, który zagubił się gdzieś podczas przelotów. On totalnie nie miał do nas zalecieć. Jest sam. Pelikany to są ptaki stadne, one i, i żerują i przemieszczają się w stadach, a on jest sam jak palec. I prawdopodobnie jeszcze do tego wszystkiego, według tego co ludzie spotkani tam na miejscu opowiadali, to jest osobnik niedojrzały jeszcze. Jest to po prostu bardzo młody ptak, bardzo młody pelikan. Z tego względu jego upierzenie też nie jest do końca jeszcze tak wybarwione, jak miałoby to miejsce w przypadku dorosłego pelichana różowego i co strasznie rzuciło mi się w oczy, to ja już kolejny raz zostałem zabrany przez znajomych, pokazali mi miejscówkę, która podobno jest mega znaną miejscówką. Jak widzicie, ja dzisiaj jestem w górach na szlaku, który jest teoretycznie dosyć uczęszczany. Stoję dosłownie na środku szlaku, a tutaj nikt się nie pojawił pewnie ze względu na to, że pogoda jest beznadziejna, bo pada deszcz jest wilgotno, mokro, a za godzinę będzie zachód. Ale nawet tutaj, ja schodząc sobie ze szlaku, fotografuję, nie wiem, trzy suweczki, które tak nawiasem tutaj przed chwilą znalazłem. Jest to już chyba czwarta albo piąta suweczka. Nie, nie odzywają się, ale przed, przez chwilę się odzywały i, i fajnie można było do nich podejść. Ja nie robiłem im zdjęcia, bo jest środek sezonu lęgowego, więc nie chcę ich tam specjalnie stresować. Wrócę sobie tutaj do nich jakoś w maju i stąd też będziecie mieli zdjęcia, a miejsce jest super, bo ja do niego mam w tej chwili. No, zależy czy wjadę wysoko, czy trochę niżej, ale jest to najbliższa suweczka, do jakiej mogę podjechać, więc stąd na pewno też zdjęcia suweczki. Jeszcze będę Wam nie raz prezentował. Ale do brzegu, nawet fotografując tutaj, gdzie teoretycznie powinni być ludzie, ja schodzę sobie ze szlaku i fotografuję całkowicie bez ludzi. I przez większą część mojego fotograficznego stażu przyrodniczego, ja raczej nie spotykam się z ludźmi, z innymi fotografami na miejscówkach. Bardzo rzadko, bardzo sporadycznie. A okazuje się, że są takie miejsca, które są ultra znane w środowiskach i ornitologicznych, i fotograficznych, i ludzie po prostu tam lgną jak muchy, że tak brzydko się wyrażę. Jest ich tam pełno, bo łatwo tam dojechać, nie trzeba się nigdzie wspinać. Można dojechać autem i pochodzić sobie po stawach, czy po jakichś innych miejscówkach. I no, uderza mnie to za każdym razem. Po prostu jest to coś ciekawego, z czym ja się na coś się nie spotykam. I za każdym razem jestem tak samo pod wrażeniem tego, ile ludzi, ilu fotografów tak naprawdę my mamy w Polsce, bo ja te nie mam okazji porozmawiać sobie z ludźmi o tym, co widzieli, co sfotografowali. Czasami jak ktoś idzie z lornetką, mogę zagadać o to, co akurat w tej lornetce widział, czy jakieś tam gatunki, ale zazwyczaj jest to ornitolog albo po prostu turysta, który niesie ze sobą lornetkę, bo liczy, że zobaczy, nie wiem, niedźwiedzia dzika, sarne łosia cokolwiek. Łosia tu nie ma. Niedźwiedzia pewnie też nie. Więc za każdym razem, kiedy trafiam na takie miejsce, gdzie tych fotografów jest po prostu pełno e, i to są do, dosłownie ludzie, którzy łażą, może dla części z Was to jest normalne, bo znacie takie miejscówki, ale dla mnie to jest za każdym razem niesamowity szok. Po prostu gdzie się nie obejrzeć, mija się ludzi. I teraz... Z jednej strony jest taka nieodparta pokusa, żeby skorzystać z tego, bo jeżeli nie mam tego na co dzień, to chcę się zatrzymać i porozmawiać z tymi ludźmi, powymieniać się doświadczeniami, może opowiedzą mi, wskażą mi, tak jak to było w przypadku tego wyjścia na Pelikana. Zagadaliśmy do grupy osób, gdzie są zauszniki. Powiedzieliśmy, że są zauszniki, ktoś nam wskazał, poszliśmy tam i o tych zausznikach opowiem Wam w dalszej części filmu, bo to też jest ciekawa historia. No ale tutaj czegoś takiego nie uświadczę. Tutaj muszę wszystko wychodzić sam, no raczej... Jeżeli nie stworzymy sobie tutaj lokalnie w Beskidach Jakiejś grupy fotograficznej To nie ma szans na taki swobodny przepływ informacji No właśnie całkowicie inaczej Niż w miejscach obleganych przez fotografów Gdzie każdy zna każdy za kamarek I wie, że o tu siedzi bąk Tu siedzi dzięcią, tu siedzi podróżniczek A tutaj są perkozy takie, takie i takie Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy Na ten temat plusów i minusów Takich miejsc może porozmawiamy sobie w innym odcinku A teraz opowiem Wam jeszcze krótko O tym jak ten dzień z tym pelikanem Potoczył się dalej ja w tej chwili nie pamiętam już, jakie zdjęcia dokładnie stamtąd przyniosłem. Wiem, że mam błotniaka stawowego, mam jakieś mniej lub bardziej udane. Ja uważam, że mniej udane, no ale mam zdjęcia zauszników. Widziałem też podróżniczka. Podróżniczek siadł bardzo fajnie, bardzo ładnie. Chciał współpracować, pozował pięknie do zdjęć, natomiast był już w bardzo ostrym takim świetle dziennym. Może przy tym podróżniczku na chwilę się zatrzymam, dlatego że te zdjęcia, które mi wyszły, one są ultra ciekawe. Nie wiem, jak wy, ja oglądam masę youtuberów, którzy chodzą z aparatami i robią zdjęcia, i bardzo duża część z nich jest z Nowej Zelandii i z Australii. I Australia przede wszystkim ma taką specyfikę swoją, że tam chyba nie dość że roślinność ma jedną taką. Różowawo-brunatno-bordową barwę, i jeżeli tło jest całkowicie rozmy rozmydlone, to wszystkie ptaki, większość ptaków wrzucanych przez tych fotografów w Australii, one są właśnie na tle o takim kolorze, o takiej specyficznej barwie. I wydaje mi się, że ten podróżniczek, znaczy, wydaje mi się, tak idealnie mi to pasuje po prostu. I w momencie, kiedy obrobiłem te zdjęcia, zauważyłem, że zdjęcie tego podróżniczka wygląda, wypisz w malu, jakby było wykonane po prostu w Australii. Ja Wam tutaj wrzucam tego podróżniczka, mam takich zdjęć e, kilka. On na chwilę dosłownie usiadł, to tło, które widzicie, to są po prostu rozmazane trzciny na wodzie trzciny, e, które są oświetlone w taki specyficzny sposób dosyć wysoko już ustawionym słońcem, które bardzo mocno, bardzo intensywnym światłem, jeszcze z jakimś tam kolorem, za moment już nam prześwietlało te zdjęcia, ale jeszcze tutaj, w tym momencie, kiedy my je robiliśmy, to ten podróżniczek jest na tyle ostry, na tyle wyraźny i nie przepalony. Że te trzciny z tyłu mogły pozostać też nieprzepalone i dało to taki fajny efekt takiego właśnie australijskiego, powiedzmy, tła. No i okej, okay, podróżniczka. Wiecie jak sfotografowałem. Ja wrócę jeszcze na sekundę do tego pelikana, żeby zamknąć temat tych ptaków, powiedzmy z rana, które fotografowaliśmy tego dnia. Pelikan zachowuje się jak każdy inny, większy ptak pływający, z jakim ja się spotkałem. Zachowuje się generalnie jak łabędź. Jak fotografowaliście kiedyś łabędzie, to pelikan zachowuje się podobnie. Pływa od lewej do prawej, czasami chowa się za trzcinami, raczej nie liczy na to, że coś mu rzucicie do jedzenia. Nie harczy na was tak jak łabędzie, ale mimo wszystko dosyć łatwo jest go sfotografować. Z tego miejsca, przy okazji, że mi się przypomniało, chciałbym jeszcze serdecznie pozdrowić Roberta z koleżanką, pod który spotkaliśmy tego, tego dnia właśnie, jak fotografowaliśmy tego pelikana rano. I zrobiliśmy im trochę krzywdę, dlatego że tego pelikana im początkowo spłoszyliśmy, a już wam mówię dlaczego. Dlaczego oni myśleli, że im spłoszyliśmy? Znaczy, mogło tak być, ale generalnie później jeszcze raz spróbowaliśmy go znaleźć w taki sam sposób, ale do brzegu. Akcja tego typu, że pierwsze promienie słoneczne, Robert sobie już tam pewnie fotografuje tego pelikana. My dojeżdżamy na miejsce, czekamy jeszcze na jedną osobę, aż dojedzie. I słońce wschodzi, wschodzi, widzimy piękny kolor intensywny, intensywna czerwień, fiolety, no rewelacja. A kolegi dalej nie ma, nie możemy iść szukać pelikana, bo my przyjeżdżając tam nadal nie wiemy, gdzie on jest. Wiemy, że on zmienia te stawy, że może się przemieszczać. Jeszcze w międzyczasie w ogóle poszła plotka, w ogóle plotki o ptaku, który jest na miejscu. Czujecie coś takiego? Ja tutaj nie mam nikogo, który by plotkował o tej słóweczce, że ona o, mogła się wynieść, o, już jej nie ma, o, straciła lęk, o, słóweczka to, słóweczka tamto. A tam przyjeżdżamy na miejsce i o, słyszeliśmy, że ten pelikan się już wyniósł, bo wczoraj na wieczór on w ogóle wystartował, poleciał gdzieś hen w nieznane. No, dziwna akcja. W każdym razie trzeba było i tak to sprawdzić nawet z takimi informacjami, a... Informacje podawane pocztą pantoflową głuchym telefonem przez fotografów, to też jest chyba temat na całkowicie osobny odcinek. W każdym razie mieliśmy dwa wyjścia, jak znaleźć tego pelikana. Pierwsze z nich to było wsiąść w samochód albo iść z buta i obejść wszystkie stawy oddalone mniej więcej, nie wiem, o 5-7 o km najdalej od tego miejsca, w którym my byliśmy. A druga opcja to było wystartować dronem. Postaraliśmy się, żeby on był na najniższych obrotach, latał w trybie trochę bardziej cichym. No i kolega, który tego drona ma, miał polecieć po prostu do góry i wypatrzeć wielką białą plamę, no bo to będzie się rzucać w oczy już o świcie. No i zobaczyliśmy tego pelikana. Szybko go drona zapakowaliśmy, wylądowaliśmy nim, jak zlokalizowaliśmy tego ptaka to dron poszedł do plecaka i nie widzieliśmy, żeby on odlatywał, ale na miejscu jak spotkaliśmy Roberta, to Robert stwierdził, że kurde spłoszyliście nam pelikana, więc jeżeli tak było to sorry, ale Później, tego samego dnia, my tego pelikana jeszcze raz podglądaliśmy dronem i podlecieliśmy bardzo, bardzo blisko. On nawet nie był tym dronem zainteresowany, więc może kwestia, że rano tak bardziej jest zaskoczenia? Może przypadek? Nie wiem, może spłoszyliśmy, może nie spłoszyliśmy. Jeżeli tak było, no to sorry jeszcze raz. Ale wyszło nam to, uważam, mimo wszystko na dobre, wszystkim nam tam obecnym, dlatego że on zmi zmienił staw po tym przelocie porannym. I wylądował w taki sposób, że mogliśmy go fotografować z bardzo niskiej perspektywy, bo brzeg był idealnie na równi tafli wody. I ja przeglądałem już te zdjęcia, te zdjęcia, które tutaj między innymi widzicie. No i jak sami możecie stwierdzić, perspektywa, z której fotografowaliśmy jest prawie idealna. No już niżej zejść, to trzeba by zamoczyć minimalnie korpus aparatu w wodzie. No i tak to wyglądało z pelikanem i z podróżniczkiem. Ale chcieliśmy sfotografować jeszcze jeden gatunek, który wiedzieliśmy, że się tam znajduje, mianowicie zauszniki. I ja do zauszników, zauszniki to są perkozy, które ja próbowałem fotografować w zeszłym roku i one były bardzo czujne, ale też fotografowałem je pod koniec sezonu letniego i one wtedy już mogły być zmęczone, nie były tak aktywne, bo to nie był ich sezon lęgowy. Więc odpuściłem i stwierdziłem, ok, spróbujemy za rok. Ja tego załącznika spotkałem jednego, jedynego, to są dosyć rzadkie perkozy, a tam na tych stawach ich było kilka. Więc szanse były dosyć duże, że je sfotografujemy. Ale po pierwsze, też nie wiedzieliśmy, na którym stawie one się znajdują. A po drugie, po fotografii tego pelikana i podróżniczka była już godzina 12 czy 13. No i lampa była taka, że żadne zdjęcia nie miałyby sensu, bo wszystko wychodziłoby prześwietlone, kontrastowe, brzydkie, z cieniami. No, raczej unikam fotografowania w takim świetle, jeżeli nie ma żadnych chmur, które by je rozpraszały. Więc trzeba było jakoś przeczekać do wieczora. Od godziny 12 do godziny 18 trochę czasu jest, no i co teraz robić? I wymyśliliśmy, że pojedziemy na zimorodka, którego koniec końców nie znaleźliśmy. Ja swoją drogą opublikowałem na Instagramie taką rolkę, nie rolkę, przepraszam, relację wrzuciłem, na której siedzimy ze znajomymi z aparatami rozstawionymi przed, przed sobą. Jesteśmy tam we trójkę. I komentarz do tej relacji był taki, że no nie udało się sfotografować Zimorodka, bo go tam nie ma. I bardzo dużo osób napisało mi, że ale przecież wy siedzicie bez kamuflażu na tym zdjęciu. O co chodzi? Jak wy chcieliście sfotografować Zimorodka? Jeszcze siatka z Didla leży. W tej siatce z Lidla, tak na nawiasem, siatka z Lidla jest nieodłącznym elementem każdej wyprawy. W siatce z Lidla nosi się rzeczy do kamuflażu właśnie. I te rzeczy do kamuflażu były po części w tej siatce. Albo leżało gdzieś dookoła. I no, prosta rzecz, my oczywiście nie fotografowaliśmy tego zimorodka, słuchajcie, bez kamuflażu, siedząc w kupie. Ja po prostu tak nagrałem relację, żeby fajnie było pokazać trzy obiektywy na statywach wbite w ziemię na środku rzeki. I tyle, oczywiście, że my się później rozproszyliśmy. Każdy siadł w swoim miejscu, narzucił siatkę, narzucił maskę. I czekaliśmy na tego Zimka, ale on się po prostu nie zjawił. A z fotografią Zimorodka jest prosta sprawa. On ma taki rewit, że jak przez godzinę się nie zjawi, jak przez godzinę jesteśmy pewni, że go nie spłoszyliśmy, czy dajemy mu po prostu szansę na to, żeby się pojawił i nas nie wystraszył i przez godzinę go nie ma, on nawet przelatując, nawet, nawet jeżeli by się wystraszył, to powinien przelecieć, po prostu wydać dźwięk alarmowy, że o, coś tam się dzieje i, i tak powinniśmy go usłyszeć. Jeżeli przez godzinę go nie ma, to po prostu Zimka tam nie ma. Koniec kropka. Więc po godzinie, około 13, no w dalszym ciągu trzeba było przeczekać na te załóżniki do godziny 18 albo i 19, żeby poczekać na najlepsze światło. I my, słuchajcie, czekaliśmy. Wróciliśmy tam na te stawy, siedzieliśmy przy samochodzie i siedzimy. Czas minął szybko znaczy, nie wiem czy szybko, ale rozmawialiśmy sobie i minął jako tako. Ale mimo wszystko minął cały dzień. Przeczekaliśmy w tym słońcu. Ja szedłem jeszcze do auta swojego, musiałem się wrócić po wodę, żebym się nie odwodnił, bo po prostu lampa była niesamowita. To jest pierwszy dzień kwietnia, ale pogoda była taka, że w słońcu było około 30 stopni. Przeczekaliśmy to, z bółem głowy, rozmawiając, siedząc, no nie było sensu nigdzie więcej jechać, i ten czas po prostu płynął. I założenie było takie. Że na koniec dnia przy takiej lampie zachód będzie no rewelacyjny. My się ustawiliśmy o tej 18 czy 1830 tak, żeby fotografować w kontrze prosto pod światło, bo kolory będą super, wszystko będzie super, warunek będzie super. Załóżniki podpływały w środku dnia, patrzyliśmy na nie, bo udało nam się je znaleźć w końcu. W środku dnia, kiedy nie mogliśmy fotografować z uwagi na za mocne światło, one podpływały prawie do samego brzegu, więc no pewniak, pewniak. Sfotografujemy załóżniki, będzie super światło, one podpłyną, bajka. Trzeba tylko poczekać. No i poczekaliśmy, i wiecie, co się okazało, że światło wcale nie było takie rewelacyjne, a załóżniki zdupiły na drugi koniec stawu i tyle je widzieliśmy. I w tym celu czekaliśmy pół dnia, zamiast jechać coś zjeść, zamiast, nie wiem, pograć na kąpie, poczytać książki, porobić cokolwiek innego po prostu niż czekać bezczynnie. I mnie naszła właśnie w związku z tym taka refleksja, że to jest bardzo częsta akcja, że tak się dzieje. Że pół życia spędzamy jako fotografowie czekając na coś, co może, może się wydarzyć, ale bardzo często się nie wydarza. I ja już jestem teraz, widzę tak po sobie na tym etapie, że no jestem do tego przyzwyczajony, że nawet jeżeli się nastawiam na palę na coś, to to może po prostu nie wyjść. Okej, okay, no dzień jak co dzień, albo dzień jak 50% dni jak co dzień. Nie wyszło, spróbujemy następnym razem. Wracam do domu na noc kimnę się, jutro spróbujemy znowu. Ale jest to mimo wszystko pewnego rodzaju strata czasu. Okej, okay, ja fajnie spędziłem czas, bo akurat byłem z kumplem i mogliśmy sobie porozmawiać, parę fajnych tematów nam się udało ugryźć, parę rzeczy rozpracowaliśmy, parę planów przygotowaliśmy na kolejne wyjścia w teren. Okej, okay, udało się ten czas jakoś spożytkować, tak żeby nie był całkowicie stracony, ale jeżeli ja w teren idę sam, no to Okej, okay, też wiadomo, że przebywanie tutaj, oglądanie warunków, które dzisiaj nie są całkiem fajne, ale w tym miejscu zapewniam was, potrafi być naprawdę przepięknie. Oglądanie tego w jaki sposób też rekompensuje to, że nic się nie dzieje, to, że ja wracam czasami do domu bez zdjęć, ale sam fakt, że my dla tych zdjęć poświęcamy Tyle czasu, w którym moglibyśmy rozwijać się w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, ucząc się języków, czytając książki, czy po prostu relaksując się ze znajomymi, bo to też jest rzecz, którą się poświęca. Czas, który normalnie można by spędzić w gronie innych ludzi, niezwiązanych z fotografią, których zna się całe życie i odpuszcza się weekend za weekendem z tymi ludźmi, tylko po to, żeby porobić zdjęcia, które może wyjdą, może nie wyjdą, może w ogóle się nie wyciągnie aparatu, może w ogóle się tego spust migawki nie naciśnie. Jest to duże poświęcenie. Ten czas to jest jedna rzecz, którą poświęcamy. A druga rzecz, to na przykład w moim przypadku, to jest chyba troszeczkę zdrowie, bo okej, okay, można tutaj przyjść pod górę, wejść, sprawdzić siebie, sprawdzić swoją kondycję, polepszyć swoją wytrzymałość, polepszyć, popracować nad swoją cierpliwością. Ok, rozwijamy się tutaj też w tym terenie na swój sposób. Natomiast ja, na przykład, chodząc z tym moim plecakiem ogromnym, no, odczuwam to mocno na kolanach. Nie na plecach, ale wspinając się za każdym razem z plecakiem, który ma 20 kilo, o którym już nieraz Wam wspominałem, pod górę, no, te kolana dostają po prostu mocno. Pomimo tego, że już je trochę wzmocniłem, to dalej to odczuwam i muszę nad tym po prostu pracować. A żeby pracować nad tym, żeby te kolana mi nie wysiadły, no to zaś muszę wydawać kasy na lekarzy, kasę na jakieś rehabilitacje pewnie w przyszłości. I kasa jest kolejną rzeczą, którą się wydaje, bo już nie tylko na, na, na zdrowie, które sobie nadszarpujemy z powodu tego, że właśnie wspinamy się, chodzimy, że siedzimy w niewygodnych pozycjach, leżymy, kark nas boli. Za to trzeba będzie kiedyś słono zapłacić albo kontrolować to w miarę upływu czasu. Ale same wydatki, jak tak człowiek się zastanowi, to jest też jedna z rzeczy, o których my rozmawialiśmy właśnie z kolegą wtedy, e, czekając na te perkozy nieszczęsne. Tak uświadomiłem sobie, ile kasy idzie na te wszystkie gadżety, że tak naprawdę nie tylko gadżety, ale nawet same dojazdy, paliwo, przecież to jest wieczne trzaskanie kilometrów, zużywa się samochód, tankuje się w kółko, nie patrząc na to, jak daleko trzeba jechać. Ostatnio przecież wyprawy po, 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 po 100 km, 150. W ciągu jednego weekendu, ach, w ciągu jednego weekendu to można i po kilkaset kilometrów przecież natrzaskać bez problemu. I jakoś tak też o tym się nie myśli, a okazuje się, że jak to złożyć wszystko do kupy, to troszeczkę tych wydatków się kumuluje. Kolejna rzecz, wszystkie akcesoria. Ja już nie mówię totalnie o obiektywach i aparatach, bo, bo każdy z nas na pewno gdzieś tam z tyłu głowy ma jako cel postawione kupić sobie tą 400 czy 600. Jakiś stały obiektyw swój systemowy z fajnym body z super autofokusem na oko i, i bardzo bardzo wysoką ilością megapikseli, ale oprócz tego sprzętu lista rzeczy, które można kupić, aby wspomogły naszą fotografię, nasze nie wiem czy kamuflowanie, czy naszą wygodę w terenie, lista tych rzeczy jest praktycznie nieograniczona i nie ma końca. Natomiast dla mnie na ten moment, ok, kasa jest ważna, ale ten czas ostatnio troszeczkę jego brak daje mi się we znaki. Bo chciałbym porobić też inne rzeczy wokół siebie i nie tylko wychodzić na zdjęcia, a jednocześnie nie chcę absolutnie porzucać tych zdjęć. I stwierdziłem, że czas na pewnego rodzaju optymalizację czasu, bo do tego dochodzą jeszcze w moim przypadku właśnie nagrywanie filmików, montaże, wstawki na Instagrama. Trochę tego się porobiło w ostatnim czasie, i dlatego ja musiałem znaleźć sobie jakiś system, który pomoże mi troszeczkę bardziej uporządkować ten chaos wokół siebie. I myślę, że każdemu fotografowi taki system solidny, który jest bardzo prosty, nie jest skomplikowany, a każdy może dostosować go pod siebie, może się przydać. I w kolejnych materiałach, w jednym z nich na pewno opowiem troszeczkę o tym. I może nie zdradzę o co tutaj chodzi: jest to rzecz naprawdę prosta i przyziemna, jednocześnie całkiem przyjemna i rozwojowa, nie tylko w kierunku organizacji, ale takiego właśnie samorozwoju i zyskania takiego czasowego spokoju po prostu. Jest to rzecz, która na całym świecie ma masę zwolenników i tworzą się nawet specjalne grupy pasjonatów. Jest to tak naprawdę hobby, które pozwala organizować czas, jeżeli ma to sens. I jest bardzo dużo materiałów w internecie na ten temat. Ja ostatnio właśnie bardzo dużo informacji na ten temat przyswajam. Jeszcze nie jestem na takim etapie, żeby wam płynnie i ciekawie opowiedzieć o tym, jak to wygląda, ale niebawem taki odcinek lifestyle'owo-fotograficzny też wam przedstawię. A na chwilę obecną ja już będę kończył, będę zmykał stąd, bo słońce mi zaraz zajdzie, i ISO jest wysoko, mam nadzieję, że ten film nie będzie za bardzo zaszumiony, więc pozdrawiam wszystkich, którzy byliście na, na pelikanie w miniony weekend czy w ten weekend. Jeżeli są jakieś ciekawe update y odnośnie pelikana, to napiszcie w komentarzu. Dajcie też znać, czy macie miejscówki bardziej takie, jak ja lubię i preferuję, czyli ciche, spokojne, w które raczej, żeby z kimś porozmawiać, musicie go w tą miejscówkę zaprosić, czy raczej preferujecie takie miejsca, w których już ludzie są i o których ludzie wiedzą dużo, żeby można było w łatwy sposób właśnie wymienić się tymi informacjami i fotografować coś, na przykład w miejskim parku, czy na jakichś miejskich stawach. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a oglądacie moje odcinki często, a wiem, że połowa z Was, przynajmniej połowa z Was, Ogląda moje filmy bez subskrypcji. To zasubskrybujcie sobie ten kanał, żeby po prostu być cały czas na bieżąco. Ja mam zamiar stale usprawniać i podwyższać jakość tych materiałów, które dla Was przygotowuję. A na tym moment dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!